dzisiejszym filmie. Kanał może upaść. Dowiedz się, co zrobić, żeby uratować ten kanał. Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony z kanału jak kolekcjoner autografów. Przed rozpoczęciem tego filmu zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Kliknijcie w czerwony przycisk, taki, który się znajduje tam na dole. Dodatkowo możecie zostawić łapeczkę w górę. No i pisać na ten adres e-mail. To jest taka informacja komunikacyjna tak naprawdę o przetrwanie kanału. Kanał upada. Dzisiaj jest prawdopodobnie ostatni film na tym kanale. Jeżeli chcecie go uratować, piszcie do znajomych, żeby subskrybowali kanał, żeby oglądali mnie. No bo z tego nie rośnie lada ukrywą. Jeżeli w następnym, w przyszłym tygodniu nie będzie odzewu do tego filmu, albo będzie tylko jeden odzew, no to automatycznie kanał zostaje zamknięty. Ja tutaj nie będę się rozczulał. Chciałem ten kanał prowadzić, ale po prostu ja powiem tak, staram się jak mogę, a jedynym widzem jest tylko Maciek, tak naprawdę. Pewnie będzie mu miło, jeżeli pogląda ten film i usłyszy, że go wymawiam. Ale po prostu chyba wiadomo, o co chodzi i raczej powinien mnie każdy zrozumieć. Po prostu ja nie mogę robić czegoś takiego, że będę nagrywał film, a to będzie po prostu bez... po prostu bez waszej reakcji. Bo bez waszej reakcji to po prostu nie wypali. Podawałem dużo pomysłów, że możecie podsyłać pomysły na maila. Jeden pomysł podesłał tylko Maciek. To znaczy podesłał. On ten pomysł podał tak naprawdę w komentarzu. Tak też oczywiście mogliście. Ale chodzi mi głównie o to, że nie będę nagrywał tylko dla jednego widza, bo to po prostu mi się nie opłaca nawet wrzucać na YouTube'a i montować tego, bo ja te filmy naprawdę montuję w 5 minut, tylko poświęcam na to troszkę czasu. Ale no i tak jak mówię, wszystko bez rezultatu i nie wiem po prostu, jak to będzie dalej wyglądało naprawdę. Umówmy się tak, jeżeli pod tym filmem będzie 10 polubień i powiedzmy przyjdzie 5 nowych subskrybentów, no to wtedy no i jeżeli będą przynajmniej 3 pomysły albo w komentarzu, albo podesłane tutaj na adres e-mail, sprawdzam co mam. To tyle, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.